Dzień dobry, widzowie. Dzisiaj spotykamy się z Wami na naszym filmiku, na naszym wideo i pokażę Wam, co sobie zamówiliśmy. Właśnie wróciłam z paczkomatu, przywiozłam. Zaczynamy. Mój telefon powiadomienie mi przysłał, że mam 15%, ale może jakoś będzie. Ostatnio, słuchajcie, zaczęła nam szwankować nasza frytkownica. Wiecie, my sporo robimy tam na tej frytkownicy, jak czasem. No i ona gdzieś tam uciekał jej olej i ten olej gubił i tak plamy mi tu. Mówię, może ją ja wylałam, ale później patrzę, nie, ja nie wylałam. Ona gdzieś tam przelatuje. Zależało nam na frytkownicy, żeby miała chociaż 3 litry oleju, bo wiecie, litr oleju jak jest we frytkownicy, to jest jednak mało frytek i tak nie do końca chciałam, żeby to było małe. Zamówiłam sobie przez stronę, z której korzystam regularnie i przyszła do mnie dzisiaj ta frytkownica. Już Wam pokazuję, otworzymy ją, pokażę Wam, jak wygląda i dlaczego wybrałam ten model, a nie inny. Już Wam pokazuję. Frytkownica wygląda tak. Ich na Allegro jest pełno, słuchajcie, taka sympatyczna pani. Firma nazywa się jakoś tak, ma 2200 W, to dobrze. No i niby wchodzi 3 litry oleju. Opinie miała bardzo dobre, że nie chlapie, ma przykrywkę specjalną, ma koszyk i co ważne w frytkownicach, ważne jest to, żeby tą misę do oleju można było po prostu po pieczeniu umyć, znaczy po pieczeniu, bo wtedy kiedy wymieniamy olej, żeby można ją umyć, bo jak jest taka integralna, no to trzeba z tą całą frytkownicą pod zlewić i tak trochę może trochę niebezpiecznie, tam gdzieś zaleje się wodą czy coś. No już Wam pokazuję. Jest dużo podobnych, mi zależało, żeby miało przykrywkę. Tam pisali ludzie, że tak przykrywka to nie bardzo, bo gdzieś tam się woda skrapla i strzela i ten. Ale tu miałam z przykrywką i chyba wolę, żeby miała przykrywkę. Instrukcja. Zobaczymy. Samemu to jest słaby pomysł, żeby to wyciągnąć, ale niestety jestem sama, więc muszę sobie poradzić sama. Ok, zobaczymy. W środku ma, wiadomo, koszyczek do frytek. Czy do innych rzeczy, tu chyba jakoś to się robi, słuchajcie, trzeba będzie, ok, tak się to usztywnia. Tu pod spodem mamy jakieś podkłady, tu również, to chyba jest misa, trzeba styropian wyciągnąć. Wyciągniemy to. Obwódkę tu jakieś ułożymy. Widzicie, taka skrzyneczka i w niej jest pojemnik i wsuwa się tą całą aparaturę. No, tu wlewamy olej. Zobaczymy, jaki jest przewód. Przewód jest tak sprytnie zawijany tu w tej przestrzeni. Ponoć ma metr, no więc mi to by wystarczyło. A, czyli możemy sobie go dowoli zwijać i chować. Ok. Z funkcji mamy dla ułatwienia podane, już Wam pokazuję. Na owoce morza, na rybę, na steki i na frytki. Także tym pokrętełkiem madrujemy sobie w tych temperaturach. I tyle. Pokryweczka Wam pokażę. Pokryweczka wygląda tak. Tu nadmiar wody nam odparuje, prawda?
dźwigienka, no i podgląd. Dlatego mi na tym tak zależało, żebym mogła podglądać nie otwierając. I do odpoczynku jest tutaj taki, widzicie, żeby odciekły na przykład frytki czy mięsko, jest taka redukcja wysokości. A tak to wkładamy normalnie tak. No i olej nam się grzeje. Zamykamy. I frytkownica, o, taka. Średniej wielkości, raczej duża jak mała, bym powiedziała. Zgrabna. Z takich ważniejszych rzeczy odnośnie frytkownicy, to pojemnik do smażenia jest emaliowany. Nie dość, że go możemy wyciągnąć i umyć, to jest emaliowany. Mamy podgląd, to było dla mnie istotne. I wiecie, niektóre są bez przykrywek i te wersje bez przykrywek były tańsze ciut niż ta. Oczywiście byście chcieli wiedzieć, ile za nią dałam, ale ja mam średnią pamięć do cen. Coś koło 200 zł. Dogram Wam później i powiem, ile. Tamte były nawet po 100, 150, 119 widziałam, ale były bez przykrywek. A ja chciałam przykrywkę. Nie, wydaje mi się, że jak ma pryskać olej, to lepiej przykryć. A ja bardzo często robię, wiecie, dewolaje na przykład. To jest dobrze zrobić dewolaje, bo one od razu z każdej strony są opiekane i nie ma którędy uciekać na przykład ser. Widzicie? Tutaj trochę jednak wejdzie takiego, nie? Tak myślę. W tamtej wchodziło mi wszystko, co robiłam, chyba około 18 zawsze. Tam weszło spokojnie i się raz, dwa upiekło. Teraz takie czasy, że ceny oleju idą w górę, no ale i tak to jest lepiej niż stać przy patelni i obracać, i obracać, i obracać, i obracać. Także ja polecam kupić sobie frytkownicę. Nie musicie takiej kupić, możecie sobie jakąkolwiek kupić. Ja z tamtej byłam mega zadowolona, ale ona średnio była produkowana 20 lat temu. I też tam trzeba było takie filtry kupować. One później stały się z czasem niedostępne, a tutaj nie ma filtrów, wiecie? Ja nie wiem, jak to działa, ale to niby się otwiera, ale za Boga tego nie idzie otworzyć. To jest taka kratka i po prostu nadmiar pewnie wody odparuje. No tak myślę, może ja się tu z czasem do tego dostanę, ale na razie się nie dostałam. No, więc tyle. Tyle odnośnie unboxingu frytkownicy. Kto ma, to wie, że w niej można wszystko zrobić, oprócz naleśników. No i to tyle będzie odnośnie naszego nowego zakupu. No i Sławek znowu powie, następny karton do utylizacji. Wszystko przysyłane jest w kartonach, nie ma siły na to, czy jest do utylizacji później. Pojemniki do kartonów wyrzucają, nie wiem, rzadko, bo rzadko. Trzeba to ładnie podrzeć, poukładać, żeby to jak najmniej miejsca później w pojemniku zajęło. No, tak jest. Trzeba tak robić. No, widzowie, zaczęłam prać. Jestem w środku prania i skończył mi się proszek do białego. I zrobiłam Wam ten unboxing w frytkownicy, a mi się skończył proszek do białego. I teraz mówię tak. Nie chcę złorzeczyć, ale muszę jechać do Rossmana. A wiecie, że u Rossmana to jest tak jak w Action. Człowiek, ja do widzów mówię. Chichram się. Człowiek planuje kupić proszek do białego, a pani przy kasie powie 170 zł. Ej, mamo, a czy ty wiesz, że... Nie nagrywam vloga teraz. To nie wiem, czy ja coś mogę wiedzieć w tej chwili. Ej, no. To jest vlog. To jest vlog. I ja jakby nie wiem, bo te filmiki różnie wchodzą. Są te, które muszą wejść najpierw, bo są ważniejsze i tak dalej. Ja to rozumiem, bo ja, rozumiecie, też mam kanał, to ja się nazywam. Ale chodzi o to, że wy na kanale moich rodziców, widzowie moich rodziców, składali mi życzenia urodzinowe. Ja bym chciała teraz zbiorowo na nie odpowiedzieć i podziękować bardzo serdecznie. Dlatego, że no wiecie, nie mogę na dwóch kanałach odpisywać, bo to by było niemożliwe, a poza tym moi widzowie mają większą widownię niż ja i nie byłabym w stanie po prostu na wszystko odpisać. Dlatego tutaj zbiorowo odpisuję Wam i mówię, że bardzo serdecznie dziękuję za życzenia urodzinowe. Miejmy nadzieję, że to wszystko, co wyście mi tam życzyli, się spełni. I to tyle. I teraz mogę skończyć już nagrywki twoje? Myślałam, że jeszcze tak, cicho, tam zaraz kończymy nagrywki.
Myślałam, że jeszcze zrobi reklamę, ale... Donia się nazywam, powiedziałam na kanale. Nie zrobiła reklamy. Jedziemy teraz do Rossmana. Nie wiem, nie będę wam nagrywać w tym Rossmanie, bo każdy wie, co jest w Rossmanie. Każdy wie. I tam też jest problem, wiecie, z czym? Z parkowaniem. Muszę się skupić i zaparkować gdzieś sensownie mój samochód. Jak kupię to, czego nie chcę, to po łapach. Donia dostanie po łapach. Aha. Bo to ona mnie namówi. Także... Potężnie. Ja nie sięgnę ręką, nawet nie ma opcji. Nie? Widzowie spadli aż... Aż tu. Tak agresywnie. Tak agresywnie zahamowałam, gdyż albowiem ponieważ... Było późne pomarańczowe. Znacie kabaret z późnym pomarańczowym? No to było późne pomarańczowe i... A niech tam jadą. Inni. Kończę nagrywać. Kończę i później. Później. Słuchajcie, ostro wieje. My jesteśmy z Donią. Idziemy do Biedry, bo tam są kapsułki do kolorowego prania. Wychodzą mi lepiej. A teraz jeszcze wchodzę do tego, do mięsnego po Igora pasztet. Sklep zamknęli. Sklep zamknęli, Lusia. Zamknięty. Ona weszła i się pyta. Jesteśmy w Biedronce. Donia jest lekko uzależniona od kwiatków, kwiateczków. Zobacz, Donia, a to jest sztuczne? Nie, to jest plastik fantastik. Plastik fantastik? Tak. Sztuczne, czyli... Nie, to nie jest sztuczne, to jest plastikowe. Przyszliśmy, wiecie po co? Poproszek. Znaczy po kapsułki, bo są w silnej promocji. A w Rossmanie oczywiście było jak zawsze. Także nie będę wam opowiadać, to w domu wam pokażę. To nie ma doniczki, to nie ma doniczka, a może weź sobie to drzewko szczęścia, ono takie ładne. Ja je mam bardzo długo, to drzeweczko, już mam duże oczywiście, ale już kupę lat, one bardzo powoli rośnie. Ale mi się nie podoba, w sensie inaczej, ta doniczka mi się... Ale ono musi mieć taką niską doniczkę. Ale ta doniczka mi się nie podoba, bo jest żółta. Dobra, idziemy po te kapsułki. Byliśmy w Biedronce, zrobiliśmy zakupy, kupiłam te kapsułki do kolorów persil i idziemy do domu. A bułki kupiłam. Nie jestem zwolennikiem bułek z Biedronki w ogóle. Ale ta pani obok mówi, że chce 3 ciabaty. Jezus Maria, ale zawiało. Wentylacja, no. Nawiew się uruchomił. Zimny jak lód oczywiście. I jedziemy do domu. Kupiliśmy w Rossmanie taką pomadeczkę do ust, bo wiecie, my... Taką. Niech ugrabasz. I jak pachnie? Jak mamba. Jak... truskawkowa, mimo że to jest granat. Mm-hmm. No to dobra. Już wam pokazuję teraz na szybkęsa, co kupiliśmy. Pomadkę. Korektor. On dzisiaj był w silnych promocjach, nie Donia? 71 na 35. No jak ktoś potrzebuje, słuchajcie, korektora, to polecam ten. Dobrze kryje. Spokojnie. Już wam pokazuję dalej, bo tak to ja nie mogę, jak tu trzymam i nagrywać. Suchy szampon kupiliśmy, on dzisiaj był po 11 zł, czasami jest potrzebny. I co jeszcze kupiliśmy w Rossmanie? A, Igorowi kupiliśmy takie skarpetki, były 3 pary, chyba z 16 na 9. No to po 3 ziko za parę, to śmiech na sali. Co jeszcze z Rossmana? A, Sławka faworyt pod prysznic. Kupiliśmy, to było z Biedry, a no, po ten proszek, po który jechałam, co zwykle do białego, widzicie, on też podrożał, kosztuje chyba 17,50, też podrożał, jak to wszystko, nie? I to tyle z Rossmana, pomadki, no to widzieliście, Carmex, jeden i jedną Nivę kupiliśmy, bo dopóki w tych grzejnikach się grzeje, to przesuszenia na ustach są i to nic dziwnego. Aha, z Rossmana jeszcze kupiłam takie... taką zgrabną panią, rajtki. Z tej firmy, jakbyście szukały dobrych rajstop, które przy noszeniu nie zsuwają się i nie irytują do granic możliwości, to polecam tą firmę. Tylko akurat tu jest wzmocniony pasek, jest pokazane, że pasek jest wzmocniony. Natomiast w tamtym jest wzmocniony cały pas.
cały pas łączy tak jakby, te reformy. Jakby takie długie gacie. Cały taki pas jest wzmocniony. I powiem Wam, ostatnio miałam, bo mi siostra je poleciła. I nie zsunęły się ani o źdźbło. I ja je uwielbiam za to. One w regularnej cenie kosztują 22,50. Dzisiaj były w promocji po 17 z groszem. Występują tylko z wzmocnionym paskiem albo z całością wzmocnioną. I tą całość polecam. Nie miałam jeszcze z paskiem, to kupiłam akurat do niej na imprezę. Prawda, że zgrabna pani? A sobie nie kupiłam, bo były tylko małe eski z tych, co ostatnio miałam. Nie wiem, czy ja mam w szafie opakowanie, bo zostawiłam sobie opakowanie, żeby... Bo tam jest kilka firm w Rossmanie, tych rajtek. I żeby sobie nie zapomnieć, to sobie zostawiłam. I to jest ta firma. Babeczki, polecam Wam. Później poszliśmy do Biedry, tak jak wiecie. A po co? Bo tam na tym, na afiszu było... Persil był w dwupaku. Razem jest 66 kapsułek do prania kolorowego. Pewnie zapytacie mnie, czemu nie kupiłam tego za 17. Bo jest jeszcze do kolorów, co nie? Bo sobie przeliczyłam na szybko i to mi się bardziej opłacało. Co? Coś się stało. Nie wiem, czy ja nagrałam tamten klip, czy nie. Sławek przy montażu będzie musiał zwrócić uwagę. Teraz mi się zaczęło nagrywać, po prostu tamto się skończyło i tak jakby zaskoczyło od nowa. Ale okej, pójdźmy dalej. No i kupiliśmy w Biedrze te bułki, co to ja nie za bardzo jestem za nimi, nie? One są dobre, ale skład to mają słaby. No to by było tyle. Słuchajcie, z dzisiaj. Filmik Sławek zmontuje i Wam wrzuci, kiedy wejdzie, nie wiem, bo tam trochę madruje z tym, ale bardzo dziękuję za oglądanie kanału, dziękuję za lajki, za subskrypcje, dziękuję bardzo. Musicie wiedzieć, że wasze komentowanie, wasze subskrypcje, wasze udostępnianie pomaga rozrastać się naszemu kanałowi i więcej osób ma okazję zobaczyć nas i podjąć decyzję, czy chce nas oglądać oczywiście, bo to nie jest obowiązkowe. Dziękuję bardzo za oglądanie, zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, komentowania. Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko i serdecznie i do następnego razu. Cześć!